nami trener Jakub Hoffmann. Panie trenerze, dzisiejszy mecz to po prostu karuzela. Działo się tutaj wszystko. Proszę teraz w miarę na chłodno, bo dopiero kilka minut po zakończeniu tego spotkania, ale opisać nam, jak według Was przebiegała rywalizacja dzisiaj z Red Devils Chojnice. Ciężko mi jest powiedzieć, bo udało nam się wygrać. To jest najważniejsze dla nas. Mecz był naprawdę świetny. Myślę, że i dla kibiców, i dla wszystkich, myślę, co oglądali ten mecz na żywo. Na pewno wszyscy w kartuzach się dzisiaj cieszą, że nam się udało. Chojnice zdecydowanie to będzie najlepszy zespół w tej lidze, więc myślę, że takich tutaj jak dzisiaj się potknęli, to nie będą mieli już dużo więcej, może jedno, może dwie. Mam nadzieję, że żadnej. Urwaliście im jednak dzisiaj całą pulę, a jeszcze pan wystąpił w roli czarnego konia. Cztery bramki, sam siebie pan wydesygnował do strzelania rzutów karnych. No i chyba dzisiaj to wszystko zagrało tak, że osiągnęliście sukces. Przecież rzut karny to zawsze jest loteria. Kładziesz, uderzasz, jak wejdzie, to wejdzie, jak nie wejdzie, to nie wejdzie. To pokazał mój pierwszy przedłużony karny w pierwszej połowie, który był fatalny. Później no, były już lepsze. No cieszę się, że mi się udało, a ich bramkarz, wiadomo, bronił dobrze w lidze, stracili 5 bramek w 4 meczach, dzisiaj stracili 6, co mnie bardzo cieszy. No to na następne spotkanie chyba w bojowych nastrojach jedziecie, a nie, teraz będziecie podejmować rywala u siebie, prawda? Tak, my na każde spotkanie wychodzimy bojowo i w każdym spotkaniu walczymy o 3 punkty. Ja to mówię w każdym wywiadzie, to już aż głupio, ale no my mamy takie założenie. My nie mamy założenia na jakieś miejsce w tabeli, na cokolwiek. My chcemy w każdym meczu wyglądać dobrze, grać na 100% i jak się będzie udawało, no to super. Z nami trener Red Devils Chojnice i jednocześnie reprezentacji Polski, pan Andrzej Bianga. Po tym dreszczowcu, który nas dzisiaj spotkał, poprosimy o podsumowanie w kilku zdaniach, co się tutaj wydarzyło na boisku w Chojnicach. No, ciężko tak mówię, opanować w tej chwili jeszcze emocje, gdzie licznie przybyli kibice i również mówię ci, którzy zgromadzeni byli przed laptopami, oglądając to spotkanie. Uważam, że nigdy się nie wypowiadam na temat pracy sędziów i nie chciałbym tego robić, ale no, dzisiaj to przeszło moje najśmielsze, wie pan, oczekiwania. No, ja rozumiem wszystko, że to są też ludzie, którzy też błędy popełniają, ale no, nie można robić i w ten sposób niweczyć czyjejś pracy i wielu ludzi, którzy po prostu oddają serce, wkładają w to wszystko i w taki sposób. Ja rozumiem, że to jest sport, trzeba umieć też przegrać i trzeba przyjąć tą porażkę na piersi, ale tyle kontrowersji, co było dzisiaj, to jest po prostu nieprawdopodobne. I nie wiem, co mieli na celu ci panowie, komu chcieli cokolwiek udowodnić. W każdym razie zniweczyli pracę wielu ludzi w dniu dzisiejszym. Kontrowersje oczywiście były, ale wy też również sobie nie pomogliście. Prowadziliście już 4-1, a jednak oddaliście pole rywalowi. Tam wie pan, no te faule, które były kumulowane praktycznie, bo tutaj przeciwnik w zasadzie doskakiwał na kontakt bramkowy poprzez te krótkie, przedłużone karne. Zresztą mówię, no wie pan, no ja muszę to jeszcze raz zobaczyć, bo nie chciałbym zbyt wiele na ten temat mówić. W każdym razie nie tak to miało wyglądać i tak jak pan powiedział, no kwestia fauli w dwie strony, prawda? Ta sytuacja, gdzie był faul, tak jakby, no nie wiem, wymyślony przez sędziego, bramkarz wybija piłkę głową, zderzają się i w danym momencie on jest w polu karnym, tak, gdzie bramkarz jest w tym miejscu nietykalny, a sędzia to interpretuje w przeciwną stronę. No to jak my możemy spokojnie się przyglądać i bez emocji tak jakby reagować na to, co się dzieje na parkiecie. No to jest niemożliwe. Chyba że komuś to jest obojętne, no to w tym momencie się wyłącza. Ale nam to na pewno nie jest obojętne. Z nami kapitan Red Devils Chojnice, Mariusz Kaźmierczak. Poprosimy o wypowiedź na temat dzisiejszego spotkania. Na początek, żebym nie pominął, gratulacje dla drużyny z Kartuz. Wygrali na ciężkim terenie, wydawało się. Choć powiem szczerze, że od pierwszej minuty nam mecz się jakoś nie układał. Rywal był jakiś taki niewygodny. Ale mimo wszystko, pomimo naszej słabszej gry, my powinniśmy tutaj zdobyć 3 punkty. No cóż, no nie wiem, co się stało, ale no naprawdę no możemy tylko przeprosić. Słabsze mecze oczywiście, wiedzieliśmy, że przyjdą.
No ale przy 5-3, 4-2 powinniśmy wprowadzić więcej spokoju. Ja sam miałem przedłużany, potem miał Patryk Kubiszewski, odchodzimy na 3-4 bramki i jest po grze, no i po meczu. No a co się później działo, to nie chciałbym tego zbyt szeroko komentować, bo sędziowanie na poziomie pierwszej ligi wydawałoby się dużo łatwiejsze niż w Ekstraklasie, ale niektórych tutaj przerasta ten poziom. Tu niby doświadczony sędzia, który sędziuje w Ekstraklasie, czy sędziował w parze z mniej doświadczonym, to jest normalnie ogień tutaj na parkiecie. Jeden drugiemu jakby przeszkadzał, jeden z drugim nie mieli wspólnych decyzji, wyrzuca po pierwszej żółtej kartce naszego zawodnika, potem cofią. Ja nie wiem, co tu się w ogóle działo. No, nawet faul, ja jestem przekonany, że na Patryku Kubiszewskim jest dla nas kolejny przedłużony. Już nawet chciałem wskazać Witaliego, żeby może do 3 razy sztuka, a tutaj jest faul w drugą stronę. No nie wiem, no jest obserwator i przyglądają się ludzie, no ja nie wiem, co tu jest źle, ale to jest 5. kolejka, w 5. kolejnym meczu sędziowie sędziują dramatycznie. Wygrywaliśmy te mecze dość łatwo, ale wiedzieliśmy, że przyjdzie mecz na styku i będą się gubić. Szkoda, że się nie gubią w dwie strony, jak już mają to robić. No ja jestem zażenowany postawą sędziów, nie chcę tego zbyt szeroko komentować, żeby tu nie było jakichś wniosków wysuniętych, ale mam nadzieję, że to jest materiał jest do analizy i w jakiś sposób wpłynąć na pracę sędziów, bo robią krzywdę nam, ludziom, którzy przychodzą dość licznie, no i sami sobie, no ja nie wiem, no ale mówię, no sędziowie nie wypatrzyli wyniku, tylko my tak doświadczona drużyna, nie możemy sobie tutaj dać wyrwać pomimo dwubramkowej naszej przewagi zwycięstwa. No, ja nawet myślałem, że jest remis, a dopiero w szatni dochodzi do mnie, że my jednak przegraliśmy. Nie wiem, brak słów. Zawodnik drużyny Futsal Klub Kartuzy Oskar Menard jest z nami. Poprosimy o kilka słów podsumowania tego, co wydarzyło się tutaj na boisku. Kolejny mecz wygrany dla Was. Jest niezła seria, 4 spotkania z rzędu. No i proszę, podzielcie się swoją radością. Był to bardzo emocjonujący mecz. Dużo karnych, tak, w obie strony. No, co tu dużo mówić. 3 punkty, obydwie drużyny walczyły do końca. No i to by było na tyle. Jesteście Beniaminkiem. Czy spodziewaliście się, że po 5 kolejkach wasza gra będzie nie tylko wyglądała nieźle, ale i pozycja w tabeli całkiem ciekawa? Czy w najśmielszych snach wyobrażaliście sobie coś takiego? To znaczy, jesteśmy drużyną z charakterem, po czym widać. No i walczymy. Walka. My nigdy nie przyjeżdżamy na mecz przegrać, ale odwrotnie. No i bardzo dobrze. Idźcie tym tropem dalej. Dziękuję bardzo.